W tym odcinku wraz z kanałem DaFak przedstawiamy 10 faktów na temat Spidermana. Miejsce 10. Rodzice Petera Parkera ocalili Wolverina po tym, jak został on porwany przez Barona Struckera. Podczas akcji ratunkowej matka Parkera spodziewała się jego narodzin. Z samego Barona mogliśmy zobaczyć w najnowszych Avengersach. Miejsce 9. Znudzony życiem superbohatera Spider-Man w latach 70. stworzył antidotum na swoje supermoce. Remedium miało jednak niepożądany efekt. Parker po jego przyjęciu obudził się z 6 ramionami. Z przypadłości został on wyleczony dopiero 3 numery później. Miejsce 8. W roku 1997 Marvel wypuścił komiks prezentujący alternatywną wersję historii Spidermana, w której to Parker został pogryziony przez radioaktywną owcę. W efekcie stał się on człowiekiem owcą walczącym ze złym Wolfmanem. Miejsce 7. W jednej z historii Mary Jane zmarła na raka, na którego zachorowała w wyniku kontaktu z radioaktywnym nasieniem Spidermana. W efekcie, targany wyrzutami sumienia superbohater rozpoczął pracę jako sprzedawca kwiatów. I miejsce 6. W 1975 roku Marvel stworzył dzieło operowe oparte na motywach historii Spidermana. W tejże operze Dr. Octopus śpiewa arię na temat przemieniania Thora w tancerza Go-Go. Miejsce 5. Po tym, jak prezydent Obama przyznał się do bycia fanem serii, pojawił się on w jednym z komiksów. W historii Spider-Man odkrywa istnienie sobowtóra Obamy. W nagrodę może przybić z prezydentem Żółwika. Miejsce 4. Twórca Marvela, Martin Goldman, niemal zrezygnował z postaci Spider-Mana, sądząc, że nie zyskał na popularności z powodu niechęci, jaką wzbudzają pająki. Jej pojawienie wzbudziło jednak taką sensację, że Spider-Man zyskał swą własną serię. Miejsce 3. Michael Jackson desperacko pragnął zagrać Spider-Mana w filmowej adaptacji komiksu. Próbował on nawet kupić Marvela, prosząc jednocześnie Stana Lee o pomoc w prowadzeniu firmy. Podobno Michael chciał się również wcielić w profesora Xaviera w X-Menach. Miejsce 2. Spider-Girl to córka Petera i Mary Jane z alternatywnego uniwersum. W jednym z komiksów ciocia May zostaje postrzelona, a Peter zawiera układ z Mephisto, który w zamian za jego małżeństwo wskrzesza ciotkę. Układ ten zmienił kontinuum i Spider-Girl nigdy się nie narodzi. Miejsce 1. W tureckiej produkcji Free Death Adam Spider-Man to złoczyńca walczący z Kapitanem Ameryką. W filmie pomocnikami człowieka pająka są świnki morskie pożerające twarze przeciwników. Piszcie w komentarzach, jakiego superbohatera lubicie najbardziej. Poza tym koniecznie sprawdźcie kanał mojego gościa, DaFak. Kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie na dole. To by było na tyle, a my widzimy się już niedługo. Piona!